Kolejna porada chirurga praktyka, który właśnie teraz ma przerwę i może coś powiedzieć do swoich pacjentów. Często słyszę pytanie, czy można przywrócić męski wygląd brodawkom piersi po mastektomii w procesie tranzycji. Ale rzeczywiście, zwykle piersi, czyli te gruczoły piersiowe są w opłakanym stanie. Najczęściej są za duże, mają bardzo szerokie, rozległe, nieestetycznie wyglądające brodawki. To jest powód, aby zmienić, wykonać operację plastyczną. Najczęściej wykonujemy z samej skóry brodawek bądź samej brodawki estetyczną, małą brodawkę, która z reguły mieści się na opuszce mojego palca. Dzięki temu uzyskujemy męską brodawkę. Ważna jest też pozycja brodawek. To trzeba wszystko dokładnie wyliczyć, tak aby ułożenie brodawek nie było zbyt centralne. Raczej męska klatka piersiowa to brodawki znajdujące się poza konturem mięśnia piersiowego. To bardzo ważne, żeby wszystko wykonać idealnie, precyzyjnie. Po operacji mastektomii brodawki wyglądają bardzo estetycznie i stanowią bardzo taki męski, charakterystyczne ułożenie, co możecie na przykład potwierdzić na zdjęciach przed i po, na naszych mediach, które macie dostępne, chirurgia płci. I tam proszę znaleźć dla siebie pasujące obrazy. To są bardzo dobre rezultaty. Myślę, że zawsze możemy pomóc w każdej sytuacji. Nawet jeśli macie jakąś trudną sytuację, otyłość, jakieś dodatkowe przypadłości skórne, zawsze wracam do tego, że mogę pomóc w każdej sytuacji, dopasowując odpowiedni zakres leczenia. To myślę, że jest taką moją cechą osobistą, że staram się zindywidualizować proces leczenia dla każdej osoby, tak aby osiągnąć odpowiednie cele u danego pacjenta. Zapraszam na konsultacje, gdybyście mieli taką potrzebę skonsultowania się, lepiej przyjść na przykład wcześniej, wszystko sobie obgadać i mieć jakby ten obraz własnej sytuacji, aby móc podjąć świadome później decyzje odnośnie planowania operacji. Jestem na to otwarty. Klinika Timeless zaprasza. Janusz Jaworowski.